Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest godzina 7:12. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy. Witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji Republika. Witam serdecznie w towarzystwie naszych komentatorów, a z nami są dzisiaj... Agnieszka Siewieremniuk-Maciorowska, dzień dobry. Witam serdecznie, jest z nami Wojciech Szymczak, dzień dobry. Jest z nami Wojciech Mucha, dzień dobry. Wojciech Mucha kazał nam w czasie świąt wziąć serniczek, bo dużo czytania zaproponował nam na platformie X. I tak myślę, że trochę w kontekście tego, o czym pisał, a pisał m.in. o tym, w jaki sposób polskie miasta i to, co wiąże się z polskimi miastami, jest przedmiotem jakiejś dużo szerszej dyskusji, debaty, która się w Polsce odbija. I tak mi się wydaje, że Wyborcza właśnie dzisiaj postanawia trochę na ten temat w swoim dodatku powiedzieć, choć w zupełnie inną stronę niż Wojciech. Głosuje na miasto, na region, na Europę. Magazyn. Na miasto, na region, na Europę. Czegoś mi tu brakuje. A na państwo. Aha, no tak, no bo państwo to jest... Państwo to jest B. Nie. Na miasto, na region, na Europę. Na Polskę? A tam na Polskę, dajcie spokój z tą Polską, zdają się mówić, nie wypowiadając tego wprost, redaktorzy z Gazety Wyborczej. No ale to w zasadzie chyba nikogo specjalnie nie dziwi. Nie wiem, może Wojtka Muchę dziwi. Jeśli Wojtka słyszymy, jeśli Wojtek słyszy nas. Bo nie wiem, czy tak jest, ale to zaraz nad tym popracujemy. Rozumiem, że Agnieszka i Wojciech... Słyszymy się. Dobrze. Czyli... Nie słyszy. A, no właśnie, czyli tylko Wojtek Mucha nas nie słyszy, ale to za chwilę w takim razie nad tym popracujemy. No to samo pytanie do was w takim razie. Głosuję na miasto, na region, na Europę, piszą koledzy z Wyborczej, Agnieszka Siewieremniuk-Maciorowska. Polski zabrakło. A co to, zdziwiony? Rzucę, że po świętach to już od razu Polska ma być dla Wyborczej. I to tam brakuje bardziej, jakbym... Znaczy Polski, ja bym się tam w ogóle nie spodziewała w Wyborczej. Bardziej dlaczego nie ma tam kosmosu. No to bardziej chyba to, bo to już od dłuższego czasu treści, które się pojawiają w Gazecie Wyborczej, to jest jakiś kosmos. Szczególnie to widać w ostatnich latach, kiedy właśnie jest promowana ta polityka i gender i tam jeszcze inne. No to jakby nie ma się to nijak do rzeczywistości, ale Gazeta Wyborcza promuje rodziny z psieckiem i inne takie. No cóż tutaj wymagać? Nie no, wielkich zaskoczeń nie ma, ale zawsze może trochę zaskoczenie. Nie wiem, czy teraz Wojtek Mucha nas słyszy, czy nie? Teraz słyszę, ale nie słyszałeś, o co pytam. No to ja wspomnę jeszcze, że w czasie świąt kazałeś nam, użytkownikom portalu X, którzy cię czytają, wziąć serniczek, bo będzie długo. No i pisałeś między innymi o kontekstach, jak rozumiem, związanych z zbliżającymi się wyborami samorządowymi i tym, w jaki sposób te kwestie dotyczące samorządów, którymi się interesujesz, wpływają, czy wpisują się w jakiś szerszy wątek dyskusji w ogóle o Polsce i o świecie, w którym żyjemy. No i dzisiaj tak właśnie widzę, że jeden z dodatków Gazety Wyborczej przed wyborami samorządowymi jest tak zatytułowany. Głosuje na miasto, na region, na Europę. Ale jakoś tak się zdarzyło, że o Polsce wśród tych trzech rzeczy, które tutaj zostały wymienione, słowa nie ma. Elżbieta Bieńkowska w swoim tekście mówi o Polsce, która znowu jest w Unii, ale tytuł jest wybity. Tak mam wrażenie, że nieprzypadkowo. No bo dla nich Polska jest o tyle użyteczna, o ile może posłużyć im do jakiejś, do realizacji swojej agendy. To jest śmieszne, bo ten tekst, o którym mówisz, był napisany przed świętami, ale przed poprzednimi świętami. Cieszę się, że wciąż jest aktualny i użytkownicy portalu X rzeczywiście go podają dalej. No cóż, dla tej ekipy Polska jest o tyle ważna, o ile mogą jej użyć do swoich działań. Oni mogą tymczasowo na przykład określać się patriotami, albo pisać o wspólnocie, albo pisać o tym, co Polaków łączy, by za chwileczkę zmienić wektor i użyć argumentów kompletnie przeciwnych. Jest pewna tendencja, którą widzimy szczególnie w samorządach, że te samorządy kojarzone z koalicją 13 grudnia starają się pokazać jako właśnie oderwane od polskości i dryfujące gdzieś w stronę jakichś wspólnot wyobrażonych, takich właśnie ponadnarodowych, europejskich, makroregionów, euroregionów. To szczególnie jest widoczne na ścianie zachodniej. No przykładem doskonałym od lat jest województwo
lubuskie, które się zachowuje w taki sposób, jakby w zasadzie już w Polsce nie było. Mówię o ludziach rządzących tym województwem, ale pewne tendencje są widoczne także na Śląsku, gdzie przedstawiciele tej koalicji 13 grudnia, czy też ludzie, którzy odwołujący się do ruchu autonomii Śląska, no wprost konfrontują się z polskością i to konfrontują się w taki sposób, no powiedziałbym, no dość agresywny, więc... Wojtek z pewnością już po prostu przeczytał ten dodatek i na pewno się zorientował, że jest tutaj tekst Łukasza Kohuta. Cóż za przypadek. O przyszłości Polski? Nie, o przyszłości Europy. Tak patrzę, co tam jest, bo jeszcze tego nie czytałem, ale widzę, że jest... Ja ci powiem jedną rzecz, co u nas się wydarzyło w wyborze przed świętami. Wyobraź sobie, w województwie podlaskim jest taki miasto Suwałki, to tam, gdzie jest najzimniej w Polsce. No i Rada Miasta w Suwałkach postanowiła stanąć w obronie Roty Marii Konopnickiej, żeby nie wyrzucać tego z podstawy programowej. No i przyjęła właśnie takie stanowisko w obronie twórczości Marii Konopnickiej, w tym Roty. Co zrobiła z tego wyborcza, albo może inaczej, co zrozumiała? No, że nie pojawiło się nic w tym stanowisku o związkach z niejaką dulembianką pani Konopnickiej, bo to jest sedno najważniejsze i to nawet jeszcze do tego ani nie potwierdzone, ani nie udowodnione, ale na tym wyborcze się skupiła. Nie na tym, że Rota stanowi dla nas Polaków bardzo ważną treść, jest znana, jest śpiewana, przekazywana z pokoleń na pokolenia, to nie było ważne. Najważniejsze, że nic nie było o związkach z dulembianką. No to jest właśnie Gazeta Wyborcza głosuje na miasto, na region, na Europę. Łukasz Kohut poucza Polaków. On sam mówi, że się za bardzo Polakiem nie czuje, że jest Ślązakiem, a ja myślę, że warto w kontekście tego, o czym powiedział przed chwilą Wojtek Mucha, bo bardzo ciekawa odbyła się w Sejmie 2 tygodnie temu dyskusja na temat języka, czy na temat gadki śląskiej. I pojawiły się tam niesamowite wystąpienia ludzi, którzy właśnie tą piękną gadką śląską mówili o tym, że to nic innego, tylko polskość w jej najlepszym wydaniu właśnie widoczna jest w tym, co ludzie, którzy próbują oderwać intelektualnie, ideowo, również politycznie Śląsk od Polski, starają się tego nie widzieć. Wojtek Szymczak, jak patrzy na to hasło, na region, na miasto, na Europę, proletariat tak bez Polski. A już włączmy się, po co nam państwa narodowe? Przecież polskość to jest nienormalność, dlatego należy się jej wstydzić. I wcale się nie dziwię, że ekipa związana z bandą 13 grudnia wstydzi się tej polskości. No, oni są Europejczykami, nie Polakami. Może to jest dla takich prawdziwych polskich patriotów raczej plus, że oni się nie czują Polakami, bo przynajmniej łatwo jest odróżnić tego, kto wykorzystuje Polskę do jakichś swoich politycznych celów, tak jak tu wspominał pan Wojciech Mucha, a nie do tego, żeby po prostu kochać swoją ojczyznę. Przecież nasi dziadkowie umierali, tu wspomnieliście o Ślązakach, przecież powstania śląskie, po to, żeby był Śląsk w Polsce. Ale to się dla współczesnych ludzi około gazetowyborczych się w żaden sposób nie liczy, co jest po prostu smutne. No cóż, ale przecież wiemy, bo takie plany już były, wielokrotnie o nich mówiliśmy. Ja pamiętam taką konferencję w Centrum Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Europa dnem do góry, bottoms up, to jednocześnie taki, tam po angielsku to jest taki toast, tak? No, jednocześnie takie sformułowanie, że należy ją odwrócić. No i to był właśnie taki pomysł, konferencja o tym, że Europa ma być konglomeratem nie państw, a właśnie regionów. No bo jakby
będzie konglomeratem regionów, to tam między innymi była taka koncepcja wtedy, żeby fundusze unijne rozdzielane były nie przez państwa, które są członkami Unii Europejskiej jako pewnego bytu prawnego, tylko właśnie przez regiony. No i że to był taki rzekomo świetny pomysł. Ja widzę, że ten duch ciągle jest obecny. Ale nie o tym dzisiaj, szanowni państwo, a przynajmniej nie tylko o tym. Świetnie, poinformowani w sprawach dotyczących tego, co słychać u przedstawicieli Polskiej Partii Właścicieli Polski, prawnicy od ostatnich pięter hotelu Marriott zapowiadali w mediach społecznościowych, twierdzą, że ten tydzień, a także pewnie kolejny, będzie kolejnym gorącym tygodniem działalności, jak rozumiemy, pułkowników Rympałków. Do więzienia, przypomnijmy, w ciągu tych dotychczasowych tygodni działalności pułkowników Rympałków, którzy, jak twierdzi dziś Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita i parę innych gazet, myślą przynajmniej częściowo o ewakuacji do Brukseli. Do tej pory posłowie Kamiński z Wąsikiem spędzili trochę czasu w więzieniu ku uciesze ziejących ogniem fanów tygodnika Nie. W areszcie śledczym czas spędza w tej chwili ksiądz. Dom Zbigniewa Ziobry został przeszukany, jak widzieliśmy, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w powietrzu wiszą kolejne fajerwerki. Nikt więc nie pyta o to, co robi Donald Tusk, no a ten udziela wywiadów. Z nich wynikać ma, czy opowiada w nich głodne kawałki o tym, jak to rzekomo zwalczał Władimira Putina, kiedy poprzednim razem był premierem. Te kłamstwa oczywiście stoją w sprzeczności z wiernopoddańczymi listami, jakie Tusk wysyłał do Putina, kiedy prosił go o kolejne spotkania właśnie w trakcie, kiedy był premierem. Spójrzmy, jak wyglądał jeden z takich listów. Rosję jako ważnego partnera Unii Europejskiej, również w kontekście współpracy energetycznej. Polska jest zainteresowana stabilnymi dostawami rosyjskiej ropy i gazu. Uważamy, że unijno-rosyjski dialog energetyczny sprzyja wypracowywaniu klarownych zasad współpracy i dlatego staramy się aktywnie w nim uczestniczyć. Zgłaszane przez Polskę propozycje dotyczące projektów energetycznych są ukierunkowane na zapewnienie przejrzystych reguł współdziałania dostawców oraz odbiorców i mają na celu umacnianie zaufania pomiędzy nimi. Uważamy, że w tej wrażliwej dziedzinie należy unikać takich rozwiązań, które stwarzałyby wrażenie, iż są skierowane przeciw komukolwiek. Wychodzimy w tej sprawie z założenia, że pojęcie dywersyfikacji dostawców bezpośrednio wiąże się z pojęciem dywersyfikacji odbiorców, a wspólnym mianownikiem tych pojęć jest rozwinięta sieć ropociągów i gazociągów. Proszę państwa, ja wiem, że to było bardzo dawno, tak, w 2008 roku, że to jest jakaś zupełnie inna rzeczywistość, ale Donald Tusk dosłownie kilka dni temu udzielił wywiadu, tak, Gazecie Wyborczej, między innymi powiedział, że on, kiedy był premierem, przestrzegał całą Europę przed Władimirem Putinem i nikt go nie chciał słuchać. No i polegało to właśnie na tym, że pisał listy, o których nikomu nie mówił, które zachowały się w polskich archiwach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No i właśnie w tym liście ten właśnie przestrzegający przed Władimirem Putinem Donald Tusk do tego właśnie Władimira Putina pisał, że on się bardzo z nim chce spotkać. Że on uważa, że jest taka bardzo ważna sprawa, żeby jakieś tam wzajemne działania nie sprawiały takiego wrażenia, że są przeciwko komukolwiek skierowane, a że w ogóle wspólnym mianownikiem tych wszystkich działań jest sieć ropociągów. Wszystko to w czasie, kiedy dopinane były sprawy dotyczące gazociągu Nord Stream i Nord Stream 2. W przerwach pomiędzy udzielaniem wywiadów, z których wynika, że to w zasadzie Donald Tusk w Tbilisi przestrzegał przed Putinem, a Lech Kaczyński spacerował po molo w Sopocie, Donald Tusk znajduje również czas, żeby wystąpić w obronie kolegów. W tej wykrzywionej rzeczywistości ścigani przez Urząd Antykorupcyjny na Ukrainie oraz w Polsce najbliżsi współpracownicy Tuska to byli więźniowie polityczni Kaczyńskiego. Tusk powiedział to niedawno w trakcie konferencji prasowej. Nowak to był jeden z tych przykładów używania aresztu śledczego i tak zwanego aresztu wydobywczego ponad miarę. Nie był to jedyny polityk opozycji, który został przez PiS aresztowany i przetrzymywany bardzo długo w więzieniu bez wyroku.
Dziś Sławomir Nowak jest na wolności, choć jego sprawa się, powiedzieć, nie zakończyła, to nic nie powiedzieć, bo w zasadzie nawet się nie rozpoczęła i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to w najbliższym czasie zmienić. Jak poinformował niedawno dziennikarz Jarosław Jakimczyk, sądowa sprawa Sławomira Nowaka i sprawy wokół spraw Sławomira Nowaka zostały ostatnio bezterminowo zawieszone. Dlaczego? Na razie wiadomo tyle. Bezterminowe odroczenie rozprawy w procesie, który miał się rozpocząć 22 lipca 2022 roku, ma bezpośredni związek z wpłynięciem wczoraj, w czasie pisania tego tweeta, pisma dotyczącego zażalenia złożonego w sądzie apelacyjnym w Warszawie przez pełnomocnika jednego z oskarżonych na odmowę zawieszenia postępowania. Warto więc przypomnieć sobie, z jakiego powodu Sławomir Nowak ma stanąć przed sądem, kiedy ta sprawa zostanie jednak odwieszona i kiedy przed sąd trafi. W tym celu wystarczy spojrzeć do obszernych depesz Polskiej Agencji Prasowej, które podsumowują najważniejsze wątki tej sprawy. To cytat. Były minister transportu Sławomir Nowak w grudniu 2021 roku został oskarżony o popełnienie 17 przestępstw o charakterze kryminalnym. I dalej czytamy w tym samym tekście. Według prokuratury Nowak jako szef państwowej służby dróg samochodowych UKRAF TODOR miał żądać i przyjmować korzyści majątkowe oraz obietnice takich korzyści w kwocie ponad 6,1 miliona złotych. W zamian miał wspierać określone podmioty w postępowaniach o udzielenie i realizację zamówień publicznych związanych z remontem dróg na Ukrainie. W tym samym tekście czytamy, że na ławie oskarżonych ma zasiąść jeszcze kilka osób, w tym trzech obywateli Ukrainy, jeden obywatel Turcji. Zarzuty im przedstawione dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wręczania korzyści majątkowych, prania brudnych pieniędzy pochodzących z popełniania przestępstw, powoływania się na wpływy oraz poświadczania nieprawdy. W tekście czytamy również, to kolejny cytat, byłego ministra oskarżono również o pranie brudnych pieniędzy. Oskarżenie dotyczy okresu, kiedy Nowak pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska oraz ministra transportu i gospodarki morskiej. Według śledczych polityk miał przyjąć co najmniej 320 tysięcy złotych łapówek w zamian za uzyskanie, za pomoc w uzyskaniu intratnych stanowisk i kontraktów w państwowych spółkach. Jest też oskarżony o przyjęcie 760 tysięcy złotych łapówki za zorganizowanie spotkania przedstawicieli spółki deweloperskiej z władzami miasta Gdańska. Te ostatnie kwestie zostały wydzielone do tak zwanego wątku polskiego. Koniec cytatu. Tam w międzyczasie widzieliśmy zdjęcia z skrytek w mieszkaniu, jak twierdzi prokuratura, kupionym na słupa, w którym znaleziono pieniądze, a na paczkach tych pieniędzy ślady DNA, które Centralne Biuro Antykorupcyjne powiązało z osobami, o których tu mowa. Trudno jednak zakładać, żeby w tej sprawie, w rzeczywistości, w której ministrem sprawiedliwości jest Adam Bodnar, a w polskich sądach prym wiodą przedstawiciele justicji, żeby w tej sprawie cokolwiek się wydarzyło. Ale wzmożenie Donalda Tuska walczącego z rzekomą przestępczością w świecie polityki, no w takich piórkach stroi się i występuje ostatnio właśnie premier Donald Tusk, najlepiej ilustruje jeszcze inna sprawa. Sprawa ministra skarbu oraz wiceministra skarbu w rządach Platformy Obywatelskiej, a także sekretarza miasta stołecznego Warszawy Włodzimierza Karpińskiego. Przypomnijmy, kilka miesięcy temu w wyniku działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego Karpiński na kilka miesięcy trafił do aresztu śledczego. Z jakiego powodu? To, co o zarzutach pisała w swoich depeszach Polska Agencja Prasowa. Tu cytat, zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie blisko 5 milionów złotych na początku lutego, między innymi podobny zarzut, w tym samym śledztwie usłyszał były wiceminister skarbu Rafał Baniak. On również zgadza się na podawanie nazwiska, jak przypomina PAP. W tej sprawie łącznie podejrzanych jest 14 osób. Włodzimierz K. jest podejrzany o przyjęcie Karpiński prawie 5 milionów złotych łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy, poinformował po zakończeniu posiedzenia sądu w sprawie aresztowania Karpińskiego naczelnik Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, prokurator Tomasz Tadla. Wśród 14 podejrzanych w tej sprawie są osoby, które odpowiedzą za różne przestępstwa, w tym udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Natomiast na tę chwilę można powiedzieć, że sfinalizowano pewien etap tej sprawy, która dotyczy również wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych, a także
powoływania się na wpływy w różnych instytucjach samorządowych, powiedział wówczas prokurator Tadla. Jak informował naczelnik, kwota prokuratury, kwota korzyści majątkowej, blisko 5 milionów złotych, którą według śledczych miał przyjąć Karpiński, tu znowu cytat, to kwota odpowiadająca zarzutom, które były już wcześniej stawiane Rafałowi Baniakowi, a także innym osobom. Mówimy o osobach, które pełniły funkcje zarówno w rządach Platformy Obywatelskiej, rządzie Donalda Tuska, a także w miejskim samorządzie w Warszawie kierowanym przez Rafała Trzaskowskiego. Co stało się z Włodzimierzem Karpińskim? Włodzimierz Karpiński po kilku miesiącach spędzonych w areszcie śledczym powędrował prosto z celi do Brukseli. Żeby mogło się tak stać, musiał zaistnieć niebywały zbieg politycznych decyzji podejmowanych przez grupę polityków koalicji 13 grudnia. Żeby mogło się tak stać, Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego musiał opuścić miejsce w Parlamencie Europejskim. Tak się stało. Został posłem obecnej kadencji, wystartował w wyborach, zdobył mandat. No a kiedy sformował się rząd, został ministrem rozwoju technologii w rządzie Tuska. Kolejne miejsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 5 lat temu po Hetmanie, zajęła Joanna Mucha. Ta również z sobie znanych powodów mandatem do Parlamentu Europejskiego wzgardziła. Została za to wiceministrem edukacji narodowej. Kolejny w kolejce do mandatu był Riad Haidar, ten z kolei nie żyje. Skoro wszyscy poprzedzający albo weszli do rządu, albo zeszli z tego świata, Włodzimierz Karpiński za decyzją tego pana. To nie jest decyzja polityczna i polityka nie ma tu absolutnie nic do gadania. Jeżeli chodziłoby o przedstawiciela innego obozu politycznego, czy to PiSu, czy Konfederacji, czy Lewicy, czy jakiegokolwiek innego obozu, jeżeli znalazłby się w takiej sytuacji, to czynność marszałka Sejmu jest czynnością urzędniczą. Ja po prostu nie mam żadnego wyboru i muszę podpisać postanowienie, które podpisałem o objęciu mandatu przez akurat pana Karpińskiego, ale wczoraj podpisałem też postanowienie o objęciu mandatu przez pana Witolda Pala. Trwa procedura w przypadku jeszcze kolejnego europosła. To jest bardzo czytelnie opisana procedura. Jeżeli dochodzi do tego, że ktoś ma prawo objąć mandat, bo tak wynika z wyniku wyborów oraz tego całego przetasowania, które się dokonuje, to marszałek Sejmu ma obowiązek zawiadomić go o prawie, któremu przysługuje do objęcia tego mandatu. Korespondencją zwrotną otrzymuje zgodę na objęcie tego mandatu i wtedy marszałek wydaje postanowienie o objęciu mandatu. No i prosta sprawa. Akurat trzeba było poinformować polityka Platformy Obywatelskiej, który znajdował się w tym czasie w areszcie śledczym, a wcześniej, jak słyszeliśmy, cała masa polityków zrezygnowała ze stanowiska. Ja wiem, nie cała masa, tylko dwoje polityków, tylko pan Hetman i pani Mucha. Akurat oboje stali się ministrami w rządzie Donalda Tuska i akurat po prostu tak się złożyło, że dzięki temu pan Włodzimierz Karpiński mógł z aresztu wyjść i powędrować prosto do Parlamentu Europejskiego. Okazuje się jednak, że jak spekulują cheerleaderki Donalda Tuska, Krzysztof Hetman ma zostać niebawem, czyli ten polityk PSL-u, który zrezygnował z bycia europosłem po to, żeby zostać ministrem, ma zostać niedługo zrekonstruowany. Bardzo nie chcą tego zrozumieć, podający jak zwykle Tuskowi na dobieg piłki pomocnicy. To cytat z tekstu, który omawia jeden z odcinków podcastu portalu Onet.pl, którego współautorem jest Andrzej Stankiewicz. Chce mieć mandat dla bezpieczeństwa, mandat krajowy i za pół roku wrócić do Europarlamentu, startując jako poseł Parlamentu Krajowego. Tylko po diabła pan wchodził do rządu, pyta Andrzej Stankiewicz. Koniec cytatu za portalem Onet.pl. Jak to po co? No jak to po co? Po to samo, po co do rządu weszła Anna Mucha. W areszcie siedział sekretarz generalny miasta rządzonego przez Trzaskowskiego, minister skarbu w rządzie Tuska. Za łapówki, jakie zdaniem prokuratury miał rozdzielać do spółki z innym wiceministrem skarbu w innym rządzie Platformy Obywatelskiej. Ci ludzie
byli pod zarzutami, przebywali w areszcie. Inne osoby w tych sprawach zeznawały. Po czy do wyjścia najważniejszego z tych ludzi z aresztu po prostu było konieczne posunięcie się na europarlamentarnej ławce. Z obietnicą, że jedna czy druga osoba chwilę przemęczy się na stanowisku ministra jakiegoś tam rozwoju, czy jakiegoś tam innego wiceministra jakiejś tam edukacji, a Włodzimierz wyskoczy. Wszystko w Polsce się zmieni. Za chwilę nikt już nie będzie myślał nie tylko o wsadzaniu Karpińskiego, sądzeniu go, ale w ogóle zajmowaniu się jego procesem. Ta sprawa i rozgrywający się wokół niej spektakl z powoływaniem ministrów, przesuwaniem posłów, wyciąganiem ważnych ludzi z aresztu najlepiej świadczy o tym, czym w istocie jest cała polityczna opowieść Donalda Tuska o rozliczaniu zła. W gruncie rzeczy jest ona tak samo prawdziwa, jak opowieść o tym, że Tusk przestrzegał cały świat przed Putinem, tylko nikt nie chciał go słuchać. Ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni. I między innymi o tym porozmawiamy w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że na tydzień przed wyborami samorządowymi ta sprawa Włodzimierza Karpińskiego, sprawa wyborów do Parlamentu Europejskiego, jaka jest chwilę później, no tego cudownego zbiegu okoliczności, że takie prominentne figury różnych koalicyjnych partii posuwają się po to, żeby zrobiło się miejsce w Parlamencie Europejskim i nagłe zdziwienie ludzi, którzy publikują podcasty w Onecie, którzy mówią, no z jakiego powodu ten hetman teraz chce wracać do tego Parlamentu Europejskiego? Jak do tego doszło? Nie wiem, zachodzą w głowę ludzie, którzy wydawałoby się na polityce zjedli zęby. Wojciech Mucha. No w tym tempie, słuchaj, ja się uśmiecham, bo w tym tempie, o którym tutaj rozmawiamy, Donald Tusk wyjdzie na konferencję prasową kolejną gdzieś za tydzień lub dwa, może ubrany nie w ornat, a w koszulkę Achtung Russia, uzna program Jedziemy za prorosyjski i prawda, okaże się, że jest najbardziej antyrosyjskim politykiem w Europie. Zapewne myśli, że wyborcy koalicji 13 grudnia mają pamięć złotej rybki. Media III RP ich oszadzają skutecznie do tego stopnia tych wyborców, że oni nie zadają pytań. No, nie zadają pytań, ale odpowiedzi są znane. Odpowiedzi są znane chociażby z serialu Reset, który widzowie Telewizji Republika doskonale znają. Znane jest również szereg analiz pokazujących, że Tusk w zasadzie od pierwszego dnia swoich rządów w 2007 roku prowadził prorosyjską politykę, a media rosyjskie pisały między innymi w taki sposób, że Tusk zajął się eliminacją przeszkód po rusofobie Kaczyńskim. Tak pisano w Rosji, relacjonując wizytę premiera Tuska i jego ministrów na Kremlu. Tusk kilka dni temu oświadczył, że stosunki z Rosją można poprawić w ciągu 24 godzin. Teraz przeszedł od słów do czynów. To cytat z kolei z Komsomolskiej Prawdy z tego okresu. To w ogóle jest ciekawe, że Tusk zawsze mówi, że wszystko zrobił w 24 godziny. No to akurat wdrażał od pierwszego dnia. W ogóle cała ta sceneria, którą przywołałeś, jest szalenie ciekawa, bo warto przypomnieć jeszcze inny cytat, to z kolei a propos ministra Nowaka. Ciekawe, czy państwo przed telewizorami i wy będziecie wiedzieć, czyj to cytat. W kraju drogi będą wtedy, kiedy rozwiążemy kwestię ukraw Todoru, zlikwidujemy go albo całkowicie zmienimy kierownictwo. To pierwszy etap. Drugi etap. Trzeba posadzić to kierownictwo, które pracowało przez wiele lat i zarabiało na drogach. Trzeba po prostu pokazać, żeby ludzie bali się tak postępować. Kto to powiedział? Ano powiedział to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski o kierownictwie Ukrwodoru, czyli o tym kierownictwie, w którym zasiadał, głową był nie kto inny, tylko Sławomir Nowak. Więc szanowny panie premierze, myśmy wszystkiego nie zapomnieli. Być może wyborcy koalicji 13 grudnia, którzy no z różnych względów taktycznych prawda, zakładają sobie takie klapki na oczy i nie chcą pamiętać. Być może im może się pan jawi jako ten, który w koszulce Achtung Russia albo Red is Bad, czy tam prawda, z przekreślonym Putinem będzie spacerować po Warszawie. No nie. Nas oszukać jest dość trudno. Myśmy tego nie zapomnieli.
No cóż, ale wspominam o tym dlatego, myśmy rozmawiali już w zeszłym tygodniu, kiedy ten wywiad się pojawił w Gazecie Wyborczej, bo to zupełnie szokujące słowa, ale to jest taka próba zaklinania rzeczywistości, powtórzenia kłamstwa nowego w miejsce starych. No, komentarze słyszeliśmy przez te święta na naszej antenie bardzo, bardzo dużo właśnie takich, że to za chwilę okaże się, że to po prostu Tusk w Tbilisi przestrzegał przed Putinem i prowadził, czy stanął na czele tej delegacji, która tam wtedy poleciała. Za chwilę się tego dowiemy, ale mnie niezwykle interesuje to w kontekście no, tych opowieści, które słyszymy z ust w tej chwili Donalda Tuska, który przedstawia się i raz po raz mówi o tym, że on jest człowiekiem, który walczy ze złem, walczy z przestępczością, walczy z korupcją. Ja dodam może, tak patrzę sobie na tą dzisiejszą Gazetę Wyborczą, bo nie wiem, czy pamiętacie, tam ostatnio właśnie w trakcie tych dyskusji na temat Funduszu Sprawiedliwości pojawiały się takie pytania, a z jakiego powodu te wozy strażackie, że to straszne, że wozy strażackie były przekazywane. Gazeta Wyborcza, ten właśnie dodatek. I tutaj Adam Struzik przekazuje wozy strażackie. Właśnie to teraz. Jest akurat tydzień przed wyborami samorządowym. Nie wolno porównywać. To nie wolno. Nie, ja zastanawiam się, czy za chwilę właśnie tam ci wszyscy tam, czy tu będzie za chwilę jakieś wielkie oburzenie z tego powodu, czy te wozy strażackie są uśmiechnięte. Europejskie wozy strażackie, a tamte były smutne polskie wozy strażackie. Dlaczego? No, więc po prostu myślę, że no, trzeba po prostu wiedzieć, co można, a czego nie można. A do tego wszystkiego cała ta historia związana z, no, choćby z wypowiedzią z 19 czy z połowy marca, gdzie słyszeliśmy Donalda Tuska mówiącego o tym, że Sławomir Nowak to w zasadzie był ofiarą represji politycznych. Agnieszka Siewieroniuk-Macierowska. No oczywiście, że był ofiarą represji politycznych, tak samo jak i pan Karpiński pewnie był ofiarą represji politycznych i jeszcze inni. To wszystko oczywiście była słuszna prawda, jedyna prawda Donalda Tuska. Ja tylko przypomnę, że teraz całkiem niedawno Donald Tusk jest tak antyrosyjski, że wziął sobie na wiceministra rolnictwa na przykład gościa, który narzekał na PiS, że popsuł relacje z Rosją. W tej chwili urzędnicy mu podlegli, Tuskowi oczywiście, uwalniają środki rosyjskie, prawda, żeby Rosjanie chociaż nie zbiednieli, więc taki jest antyrosyjski. Ja powiem w ten sposób, teraz przez ten weekend i przez ostatnie w ogóle kilka dni miałam okazję trochę porozmawiać z takimi ludźmi, którzy są mocno rozczarowani co do przebiegu polityki, powiedzmy, po wyborach. To są głównie wyborcy trzeciej drogi, którzy łapią się za głowy i mówią, no ale to tak nie miało być. To tak nie miało być, co tu się dzieje. No i ja mówię, chcieliście, to macie, tak? Trzeba było wcześniej myśleć. I tutaj ja powiem, że no, to wyborców akurat Platformy Obywatelskiej, ja powiem, że tam nie dotrą żadne argumenty, ale to kompletnie żadne. Kilka dni temu właśnie wrzucałam, podawałam na swoim X-ie, tak? Ja cały czas nie mogę się z tego X-a przyzwyczaić. Nie, tam na Twitterze będziesz. Na Twitterze. Co to jest na X-ie? No, podawałam właśnie artykuł, w którym była informacja zawarta o tym, że uwalniane są, powiedzmy, te środki zamrożone rosyjskie. No i co? I tam się zaraz rzucili na mnie trolle, że ja nie zrozumiałam, o co jest w tym tekście, nie? No to może ja nie zrozumiałam, no, co jest w tym tekście. Może to chodziło o jakieś inne środki dla kogoś innego do uwalniania, no ale to by się nie zgadzało z treścią tego artykułu. I to jest mniej więcej tego typu dyskusja. Donald Tusk kłamał, kłamie i będzie kłamał, bo on w tym wieku się już nie zmieni. I to, co my możemy robić, to po prostu tylko jakby podawać faktycznie informacje prawdziwe. Ja się cieszę z tego, że w tej chwili ci dziennikarze, ci prawdziwi, bo my to nie, przekonują się na własnej skórze, co to jest Donald Tusk i jego polityka, bo nagle się okazuje, że ci, którzy do tej pory bardzo mocno sprzyjali Donaldowi Tuskowi i jego partii, to teraz już
No jak to powiedzieć, ja rozumiem, że Agnieszka pije do tego, co dzieje się w mediach społecznościowych ostatnie 24 czy 48 godzin, to jest po prostu wściekły atak całego aparatu propagandowego Platformy Obywatelskiej i polityków wybranych z list Platformy Obywatelskiej na dziennikarzy Wirtualnej Polski. Krytycznych względem nas, nawet nie wiem, czy krytycznych to jest dobre określenie, no już zostawmy, nie bądźmy, nie bądźmy małostkowi, ale warto zwrócić uwagę, że w tej chwili ludzie, którzy są po prostu częścią mainstreamu medialnego III RP, po podaniu prawdziwych informacji, informacji, których nie sposób zakwestionować, informacji, które zostały podane w bardzo precyzyjny sposób, chodziło o rozsyłanie przez panią Wrzosek zawiadomień dotyczących mediów publicznych z poczty, która znajdowała się, czy znajduje się 50 metrów obok siedziby pewnej dużej kancelarii, której przedstawiciele znajdowali się między innymi w grupie wejścia. I okazało się, że to są po prostu wrogowie publiczni numer jeden. Że całość tego aparatu online'owego, propagandowego, no po prostu uderza bezpośrednio w nich. Jest wielkie zdziwienie. Tam silni ludzie po laptopie. Jest wielkie zdziwienie. Jak do tego doszło? Jak taka demokratyczna, wspaniała, europejska i uśmiechnięta partia, która miała dokonać moralnej zmiany w Polsce, może postępować? Zawsze tak postępowała i to nic nowego. Ale Wojciecha Szymczaka chcę spytać o tę niesamowitą zbieżność okoliczności, decyzji politycznych, w wyniku których no za chwilę właśnie Krzysztof Hetman być może wróci do Parlamentu Europejskiego, i to, że autorzy podcastu onetowego się zastanawiają, z jakiego powodu ten Krzysztof Hetman chce wracać do Parlamentu Europejskiego i cóż to jest za skomplikowana operacja, w której bez sensu po kilku miesiącach nagle Krzysztof Hetman z rządu z powrotem wraca do Parlamentu Europejskiego. No oczywiście przypadki chodzą po ludziach i to całkowity przypadek, to co się dzieje aktualnie. Dlatego nie możemy się dziwić, że głosami, gdy banda 13 grudnia utworzyła rząd, doszła do władzy, pierwszymi głosami była likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po co nam takie Centralne Biuro Antykorupcyjne, które znajduje jakieś tam, znajduje jakieś dowody na przestępstwa? No przecież to nie po to powinny działać w Polsce służby, żeby śledzić przestępców i żeby dbać o przestrzeganie prawa. To nie po to tak jest. To jest wszystko, oni próbują wszystko w Polsce postawić na głowie. A jeśli wspominaliście o tej antyrosyjskości Donalda Tuska, przypomnijmy sobie, że to rząd Platformy Obywatelskiej wynegocjował najwyższe w Europie ceny gazu w 2012 roku. Wszyscy się z nas śmiali. Oczywiście to było dla dobra Polaków, żeby płacili jak najwięcej. Nie, przepraszam, Wojtku, przerwę ci. To nie o to chodziło. Przecież skoro Donald Tusk pisał w liście do Władimira Putina, że sieć gazociągów jest właśnie mianownikiem tej współpracy w Europie, w której nie można podejmować takich działań, że ktoś miałby wrażenie, że one są przeciwko komuś skierowane, no to co ty się dziwisz? No, no oczywiście, że tak. A pani Agnieszka powiedziała takie piękne zdanie, że to jest prawda Donalda Tuska. Nie na darmo organ prasowy Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego do 1991 roku, gazeta wydawana w Moskwie, to była prawda. Przypadki chodzą po ludziach i to pewnie też jest przypadek. Ja cały czas jestem... Taki przypadek, że ja Władek i ty Władek, a ja jeszcze przypomnę umorzone ogromne pieniądze Gazpromowi. No. Ale ja nie rozumiem, o co się po prostu, daj spokój, w ogóle to przecież nie ma żadnego znaczenia. Przestrzegał. Cały świat przestrzegał Donald Tusk przed Władimirem Putinem. Cały świat nie chciał słuchać, no to musiał podpisać po prostu umowę gazową, a potem trzeba było umorzyć. No, jak nie chcieli słuchać, to teraz trzeba płacić. No, znaczy, my musimy płacić, czy musieliśmy płacić, bo tam ostatecznie, zdaje się, udało się przed sądem do tych spraw wrócić. Ja to, zanim rozpocznie się krótki reklamowy break, przypomnę, Krzysztof Hetman, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, będąc posłem do Parlamentu Europejskiego, startuje w wyborach poselskich
w Polsce zwalnia miejsce, zdobywając mandat. Joanna Mucha, która zanim mandat do Parlamentu Europejskiego powinna wziąć, nie chce tego mandatu. Oboje zostają ministrami w rządzie Donalda Tuska. Kolejny na liście nie żyje i tym sposobem Włodzimierz Karpiński w glorii chwały wchodzi do Parlamentu Europejskiego i wychodzi z aresztu śledczego, w którym zeznawać ma w sprawie, która dotyczy fundamentalnych łapówkarskich spraw w Warszawie. A dziennikarze Onetu zastanawiają się, z jakiego powodu Krzysztof Hetman teraz ma do Parlamentu Europejskiego wracać. To bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. To jest bardzo zastanawiające. Jestem ciekaw, co państwo sądzą na ten temat. Jak państwo uważają, z jakiego powodu on wraca? Czy wróci? Czy Donald Tusk się wścieknie? Czy się nie wścieknie? O tym można pomyśleć chwilę i za moment wracamy. To jest Telewizja Republika. Proszę zostać z nami.